Wasza wysokość? Znakomicie, że wpadłeś. Zagrasz ze mną? Bardzo chętnie. No wiesz, ty to masz szczęście. Ja nie lubię minigolfa, ale kiedy gram, wpadają mi do głowy znakomite pomysły. Pomyślałem, że koniecznie trzeba w tym roku rozpocząć budowę nowej siedziby. Powiedzmy, pałacu zimowego. Wiesz przecież, jaka wilgoć ciągnie od tej fosy. Jest. Teraz ty, panie. Przestań grać. Słyszałeś, co powiedziałem? Tak, ale nie możemy w tym roku rozpocząć budowy. A to czemu? Nie przewidzieliśmy tego wydatku w budżecie naszego państwa. Nieprzewidziany wydatek powiększy deficyt budżetowy i spowoduje wzrost długu publicznego. No nie można by tego dopisać. Ten deficyt nie może być większy. Nieco. Ministrze. Jaśnie, panie. Co roku przygotowuję budżet państwa na następny rok. Jest to plan finansowy naszego państwa. Zawiera on zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków. No oczywiście, przecież to konieczne. No właśnie. Nasz budżet na ten rok i tak już ma dosyć wysoki deficyt. To znaczy, że wydatki są większe niż dochody. Niedobór w kasie pokrywamy z emisji obligacji państwowych, ale nie powinniśmy już go powiększać. Dlaczego? No ile może kosztować ten pałac zimowy? No pałacyk, maksimum 120 pokoi. Teoretycznie, ale to bardzo niekorzystne. Możemy pomyśleć o tym w przyszłym roku. Pamiętaj, królu, że od wielu już lat nasze budżety są deficytowe. Oznacza to, że co roku zadłużamy się coraz bardziej. Rośnie dług publiczny. Czyj dług? Publiczny? Tak. Dług państwa. Nasze państwo się zadłuża względem tych, którzy pożyczali nam pieniądze, kupując obligacje, a długi kiedyś trzeba będzie spłacić. Im większy dług, tym większy kłopot dla państwa, gospodarki i obywateli. Bo to przecież nasi poddani. Nasi? Twoi, królu, oczywiście, bo przecież twoi, jaśnie panie, poddani będą musieli je spłacić. To znowu zimą będę musiał spać w szaliku. Ale wczoraj słyszałem, że zima będzie łagodna. Naprawdę? Tak słyszałem. A od kogo? Nie pamiętam. Gdzieś słyszałem. Chyba jakiś góral w telewizji. No to mnie uspokoiłeś, zagrajmy zatem. Nie w to! W zgadywanki... Ja o czymś pomyślę, a ty będziesz zgadywał o czym. Jak zgadniesz, to masz jeden punkt. Jak nie zgadniesz, to ja mam dwa punkty. Gramy do 10. Ten, kto przegra, stawia kolację. Gramy!